Nie to Vice City ma do zaoferowania nam 114 pojazdów. Jedne są gorsze, drugie są lepsze, a jeszcze inne są to pojazdy unikalne, gdzie właśnie dzisiaj wam przedstawię 5 takich unikalnych pojazdów właśnie z GTA Vice City. Tak więc zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, bo na 1000 robię gruby special. A teraz bez przedłużania lecimy z filmem. Pierwszym pojazdem na tej liście będzie to ognioodporne Banshee. Jest to jeden z pojazdów startujących w każdym wyścigu Vice City Racer. Aby go zdobyć, należy mieć zakupiony salon Sunshine Autos. Następnie jedziemy rozpocząć wyścig. Gdy już będziemy na wyścigu, wystarczy zatrzymać pojazd, strzelić w kierowcę, po czym ucieknie i zostawić drzwi otwarte. Dlatego będziemy mogli wejść do pojazdu i cieszyć się ognioodpornym Banshee. Tylko pamiętajcie, jeśli wyjdziecie z niego i zamkniecie drzwi, to już pojazdu nie otworzycie, dlatego należy go jak najszybciej zapisać w garażu. Unikalny biały Admiral jest to pojazd, którym Ken jeździ w czasie wprowadzenia do gry. Po zakończeniu intra gracz stoi obok wspomnianego Admirala. Spytacie pewnie, ale dlaczego jest on unikalny? A to dlatego, że ma unikalny biały kolor, dlatego właśnie ten Admiral Kena jest unikalny. Squalo, kuloodporne, ognioodporne i wybuchoodporne. Jest to łódź, którą ścigamy się z innymi. Aby ją zachować, można na przykład popłynąć do plaży w Downtown i popchnąć łódź do największego garażu w kamienicy czy stadionie. Nie? A można to zrobić w misji popyt i podaż. Dredge. Jest to czarna limuzyna, którą podjeżdża Avery do nas na początku każdej z jego misji. Takiej racji, iż pojawia się wyłącznie w czasie cutscenek. Jest niemożliwa do wzięcia. Dlaczego jest unikalna? Bo ma czarny kolor i nie da się jej wziąć. Admiral, który ma unikalny, jasno-szary kolor, jest kuloodporny, nie ma modelu zniżeń, jest ognioodporny i jest wybuchoodporny. Jest to pojazd, którym Ricardo Diaz przyjeżdża na transakcję. Aby go zdobyć, przegrywamy misję Anioł Stróż, zabijamy Diaza lub Lensa, wsiadamy do auta i zapisujemy je w garażu. I to tyle z filmu, przypominam oczywiście o like i subie, a już się będę z wami żegnał, trzymajcie się i do następnego.